Cześć. Na początku czerwca dojechały do mnie dwie zewnętrzne kamerki obrotowe, które zamówiłem na AliExpress. Dzisiaj przetestuję tę z dwoma obiektywami. Tę drugą, najtańszą, pokażę Wam niebawem, ale już teraz Wam powiem, że za tę cenę jest naprawdę super. Kamera, którą Wam dzisiaj pokażę, skusiła mnie przede wszystkim ceną. Link do aktualnej w opisie. Oraz nowatorskimi rozwiązaniami, czyli czterokrotny natychmiastowy zoom optyczny dzięki wbudowanym dwóm niezależnym obiektywom o ogniskowej 2,8 mm i 12 mm, bardzo przydatną funkcjonalnością w postaci możliwości zapamiętywania konkretnych pozycji, inteligentne wykrywanie ruchu i śledzenie postaci oraz dodatkowe doświetlenie widzialnym białym światłem, które umożliwia nagrywanie nocą w kolorze. Kamera coraz lepiej się sprzedaje i ma bardzo dobre opinie. W zestawie z kamerą otrzymujemy zasilacz, dławice uszczelniające do gniazda LAN, zestaw kołków montażowych i instrukcje w języku angielskim. Obudowa wygląda całkiem solidnie. Z kamery wychodzi potrójny przewód zakończony gniazdem zasilającym, przyciskiem reset i gniazdem LAN. Gniazdo karty pamięci kryje się pod klapką przykręconą na dwie śrubki. Cztery żółte LEDy to źródło widzialnego światła białego. Pozostałe to diody podczerwieni do dyskretnej obserwacji w nocy oraz dwie diody, czerwona i niebieska, ostrzegające intruza. Po włączeniu kamera poinformuje nas o oczekiwaniu na konfigurację. Dedykowana aplikacja do obsługi kamery to YCC365+. Aby połączyć kamerę bezprzewodowo z routerem, musimy znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi. W aplikacji zakładamy sobie konto, dodajemy nowe urządzenie, wybieramy pierwszą pozycję, czyli dodanie urządzenia za pomocą kodu QR, wpisujemy dane logowania do sieci Wi-Fi w obrębie, której się aktualnie znajdujemy i po pojawieniu się kodu QR pokazujemy go do obiektywu kamery. Po usłyszeniu sygnału z kamery oczekujemy na połączenie jej z siecią. Po połączeniu kamera poinformuje nas o tym i możemy zacząć jej obsługę. Najpierw pokażę Wam zakres ustawień, bo jest on imponujący. Pokrótce omówię najciekawsze. Device off at to harmonogram pracy kamery. Możemy tu ustawić czas włączania i wyłączania kamery, o ile nie wymagamy, aby działała całą dobę. Device microphone, włączenie lub wyłączenie mikrofonu, czyli obraz może być rejestrowany z dźwiękiem otoczenia lub bez. Alarm tone, ostrzeżenie dla intruza, nadawane przez głośnik kamerki po wykryciu ruchu. Work indicator, włączenie migającej diody czerwono-niebieskiej, która w zauważalny sposób zwraca uwagę, że kamera obserwuje otoczenie. Night vision, czyli możliwość wyboru załączania oświetlenia pod czerwienią, oczywiście najsensowniej użyć automatyczne, które załączy się samoczynnie po zmierzchu. Image rollover, obrócenie obrazu o 180 stopni w przypadku nietypowej pozycji montażu kamery. Intelligent tracking, coś co bardzo mnie interesowało, czyli po wykryciu ruchu śledzenie poruszającego się obiektu. Powiem Wam, że ta funkcja robi wrażenie. Jest świetna, ale zarazem trochę przerażająca. Sprawia klimat jak w dobrym filmie science fiction, gdzie maszyny przejmują kontrolę nad światem i ciężko schować się przed ich wzrokiem. Private share, czyli udostępnienie komuś dostępu do podglądu z kamery, możemy ustawić odpowiednie uprawnienia, co dana osoba może robić po uzyskaniu dostępu. Warunkiem jest posiadanie przez tę osobę konta w aplikacji obsługującej tę kamerę. Kolejny zestaw ustawień dotyczy powiadomień o wykryciu ruchu, dźwięku hałasu, ustawienia zakresu czułości, wykrywania ruchu, obszaru w kadrze, w którym pojawi się ruch oraz rodzaju powiadomień wraz z możliwością ustawienia harmonogramu, w jakim zakresie czasu powiadomienie ma być wysyłane do aplikacji. Kolejna opcja to ustawienia magazynowania zapisu nagrań.
Producent aplikacji oferuje darmowy 30-dniowy zapis w chmurze, o którym bardziej szczegółowo opowiem w dalszej części filmu, oraz oczywiście obsługa karty pamięci. Ostatnia opcja to zmiana sieci Wi-Fi, z którą łączyć ma się kamera. Opcje podręczne dostępne w okolicy okna podglądu obrazu z kamery to przełącznik obiektywu, czyli zoom razy 1, ogniskowa 2,8 mm i zoom razy 4, ogniskowa 12 mm. Podgląd archiwum zapisu, snapshot, czyli fotka aktualnego widoku z okna podglądu i tryb pełnoekranowy. Poniżej mamy okrągły obszar manipulatora do obrotu kamerą góra, dół, lewo, prawo. Dodam, że kamera posiada zakres obrotu w poziomie 350 stopni, ale obszar widzenia to praktycznie 360 stopni. Natomiast w pionie producent deklaruje zakres 90 stopni, ale w rzeczywistości jest troszkę więcej. W prawym górnym narożniku ikona celownika umożliwia nam zapis konkretnych pozycji kamery. To jedna z funkcji, na której bardzo mi zależało. Po zdefiniowaniu poszczególnych pozycji kamery wybieramy sobie dowolną i kamera przestawia się w wybrany punkt. Producent deklaruje możliwość zapisu do 8 pozycji, ale osobiście wpisałem kilkanaście i końca nie widać. Na dolnym pasku mamy Cloud Event, czyli zapisane w chmurze nagrania z wykrytego zdarzenia, ruchu lub dźwięku, o ile zostały one włączone w ustawieniach kamery. Mikrofon. Po wciśnięciu możemy powiedzieć coś do osoby stojącej w pobliżu kamery. Proszę opuścić podwórko. Proszę nie chować się za trampolinę. Proszę wyjść za trampolinę. Sound. Włączenie lub wyłączenie nasłuchiwania dźwięków otoczenia kamery. Record. Nagranie lokalne na smartfonie, aktualnego widoku z kamery lub odtwarzania archiwum. Cloud Album. Nagrania zapisane w chmurze. I żaróweczka, która odpowiada za włączenie jednego z trzech trybów oświetlenia widzialnym światłem białym, które umożliwia zapis obrazu nocą w kolorze. Możemy je włączyć lub wyłączyć na stałe, albo ustawić tryb automatyczny, który uruchomi je za każdym razem, gdy wykryje ruch. Ten tryb przy okazji funkcjonuje jak lampa z czujką ruchowo-zmierzchową, więc jest również bardzo przydatny. Teraz trochę testów. Sprawdzimy czytelność obrazu z różnych odległości oraz zasięg widoczności nocą przy dwóch trybach oświetlenia. W tym celu ustawiłem tabliczki w formacie A4 z informacją o odległości, w jakiej się znajdują od kamery. Wielkość testowych znaków odpowiada znakom z tablic rejestracyjnych samochodu. Teraz, żeby nie było tak kolorowo, opowiem o kilku minusach. Uważam, że tryb czułości, pomimo ustawienia na najniższy, i tak jest trochę zbyt czuły. Intelligent tracking, czyli śledzenie obiektu, odbywa się tylko w zakresie poziomym. W trybie nocnym, czarno-białym, oświetlanym diodami podczerwieni, w kadrze z obiektywu szerokokątnego 2,8 mm, pojawiają się odbicia ścieżek z płytki drukowanej, na której umieszczone są owe diody oświetlające. Widoczne są one jedynie w ciemniejszych partiach obrazu i w sumie jakoś szczególnie nie przeszkadzają w odczycie obrazu, ale są.
Odczyt archiwum zapisu z karty pamięci, o ile znajdowałem się w tej samej sieci Wi-Fi co kamera, nie sprawiał problemu, o tyle poza siecią lokalną, czyli na przykład po przełączeniu się na internet z innego źródła, sprawiał spore problemy. Czasami długo się łączyło i nie działało zbyt płynnie lub w ogóle nie można było uzyskać dostępu. Zakładam po części, że może być to wina internetu mobilnego LTE, do którego podłączona jest kamera. Brak możliwości przekierowania portów i ogólnie utrudniony dostęp z zewnątrz może być tego powodem. Testowałem to w dwóch sieciach, Aero2 i T-Mobile, z takim samym rezultatem. Oczywiście podgląd na żywo działa bez problemu. Na nagraniach z karty pamięci brakuje znaczników wykrytego ruchu. Oczywiście otrzymujemy powiadomienia z aplikacji o każdym wykrytym ruchu z datą, godziną, minutą i sekundą, ale odszukanie takich momentów na linii czasu jest trochę utrudnione. Nawet wybór trybu zapisu na karcie pamięci samych zdarzeń z wykrytego ruchu niczego nie zmienia, bo kamera zapisuje ciągle. W tym momencie dochodzimy do rozwiązania chyba największych bolączek, bo okazuje się, że tryb zapisu i odczytu w chmurze jest lekiem na całe zło. Po uruchomieniu 30-dniowego darmowego dostępu do tej usługi, nagle wszystko działa perfekcyjnie, nawet z drugiego końca świata. Praktycznie zero opóźnień w sterowaniu kamerą, odczyt nagrań ze zdarzeń z chmury jest niemalże natychmiastowy, na linii czasu pojawiają się znaczniki z wykrytego ruchu, jest po prostu idealnie. Dodatkowo uświadamiasz sobie, jak bezpiecznym jest to rozwiązanie. W przypadku kradzieży lub zniszczenia kamery, zapis pozostaje w chmurze przypisany do Twojego konta w aplikacji i jest bezpieczny. Takie rozwiązanie tłumaczy niską cenę za tak ciekawe urządzenie, jakim jest ta kamera. Zakładam, że producenci tej i podobnych kamer w porozumieniu z dostawcą aplikacji odpowiednio to przemyśleli i skalkulowali, że takie rozwiązanie może przynieść dla użytkowników i dla nich dodatkowe korzyści. Ja już wiem, że po upływie 30-dniowego darmowego okresu próbnego wykupię sobie roczną subskrypcję tej chmury, ponieważ będę potrzebował częstego dostępu poza siecią lokalną. Koszt miesięczny przy wykupieniu tej usługi z góry na rok w opcji, która mnie interesuje, to około 16 zł. W tej cenie otrzymujemy 7-dniowe archiwum zapisu nagrań z wykrytego ruchu. Opcji takiej subskrypcji jest wiele i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście bez wykupienia dostępu do chmury, kamera według mnie nadal pozostaje świetnym i godnym uwagi produktem, kosztem trochę mniejszego komfortu użytkowania. Jak macie jakieś dodatkowe pytania, piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości na nie odpowiedzieć. To by było na tyle. Cześć!